Hej, hej, dzielni bohaterowie, witam w kolejnym odcinku z Heroes Chronicles i drugi scenariusz lecimy. Mam nadzieję, że dzisiaj skończymy i zaczniemy kolejny. Słuchajcie, przed nami mamy tutaj jakiegoś wroga. Prawdopodobnie no gdzieś tutaj musi być w zasięgu jego zamek, no bo gdzieś tu się kręci, prawda? Nie wiem, ile tych zamków ma. Ja mam... O, właśnie, w zasadzie to możemy sprawdzić, czekajcie. Liczba miast, a proszę bardzo. Czyli ja mam dwa, on ma dwa. Okej, spoko. I teraz tak, tutaj sobie spróbujmy wziąć tych jaszczuroludzi i wycofajmy się lekko, znowu. Dlaczego? Dlatego, żeby, kurczę, tutaj nie dostać wciry, że się tak wyrażę. Nieodwiedzone, więc można odwiedzić też to. I parę tutaj jeszcze innych spraw na mapie można by było odwiedzić. Ale najpierw, który mamy? Mamy drugi dzień, więc można by było iść w stronę ratusza, zróbmy sobie gildię magów. Tutaj z kolei też możemy sobie zrobić targowisko i iść w stronę ratusza, żeby mieć ten hajs. A my lecimy dalej, my lecimy dalej. Najlepiej w ogóle warto by było tutaj tego przeciwnika dojechać. A no tak, bazyliszki większe 11 i zwykłe bazyliszki, kurde, 11. Trochę niefajnie, ale zobaczmy, jakie straty wygeneruje automat. 13 i 2 ważki. Many nie mamy. Mamy 30 many łącznie, 10 na naszym liczniku, 60 punktów obrażeń. Ua, malutko. Malutko. No dobra, zobaczmy w takim razie, jak to się podzieje, bo powinny gnole dosyć mocno tutaj obrażenia zadać. O, szlak. Okej. Dobra. I teraz tak, to jest kolejna tura. Okej. Dziabaj. Świetnie. 12 gnoli. Troszeczkę tutaj zdupiłem, bo zawsze zapominam o tym, że jeżeli przyłączają się do mnie jakieś gnole z siedlisk, to one zawsze wskakują na pierwszy slot. I zapominam je power stackować. No ale dobra. Sandały świętego i tak po prostu sobie tutaj leżą. No ładnie. Dobra, zróbmy szybką walkę. Prawdopodobnie powinien zostać zabity. Zwycięstwo. Okupione 7 gnolami. Da radę zrobić to tak, żeby nie było tych 7 gnoli? A 5. Dobra. Czyli on po prostu najzwyczajniej w świecie. O, dlatego... Dlatego nie wzięli sandałów świętego. Bo są chronione. Przez mnichów. Dobra, spróbujmy ich zaatakować. 30 mnichów. No, powiem szczerze, że to jest całkiem dużo. Tu nie dolecę. Czy ja bym chciał ich pocisnąć w jakiś taki sposób bardziej ała? No, chociaż zróbmy im tyle obrażeń, nie? Poczekajmy, poczekajmy. Ajajaj, 4 jaszczurludzie. Mocno nas pobiją. Okej, okay. Lecimy do przodu. Do przodu. Jezus, zanim ja tam dojdę, to mi nie masa czasu. Tutaj no nie dolezę tam, no. Tu dziabnijmy. A, 18 gnoli znowu. Ja pierdzielę. Boli trochę. Ale te sandacze mogą się przydać, nie? Ile ja tam strat wygeneruję? 28, 4, 4. Okej, za sandacze, zaawansowaną magię ziemi. To nie jest głupia rzecz. Dobrze. Powinniśmy sobie donieść troszeczkę armii. No, albo na przykład tutaj zahaczyć. Dobra, co my tutaj mamy? A, ja mogę wejść do zamku. Albo on może się cofnąć do zamku.
No właśnie. Dobra, co my tutaj mamy? 9 tysięcy, nie wykupimy wszystkich, niestety. Więc dupa. Nic tutaj TV-em nie zrobię. Dobra, następna tura. O proszę, bazyliszki. Dojeżdża. Swoją drogą te bazyliszki w żaden sposób nie chciały się do nas przyłączyć, to też ciekawe. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. A propos, ratusza. To możemy zrobić targowisko. Możemy zrobić ratusz. I tutaj też moglibyśmy zrobić ratusz, nie? Co prawda hajs się nie będzie zgadzał, ale trudno. No nie mówcie mi, żebym zabrakło jednego punktu ruchu. Orzesz ty w życiu, barabasza, no. Okej, was biorę. Was biorę. Możesz wziąć to i ważki. A ty, kumplu... To jest wzięte? To jest wzięte, dobra. I tu jest też wzięte, dobra. Spoko. No widzę, że idzie jak przecinak troszeczkę. Dobrze, tylko szkoda, że on zabiera te bazyliszki. Bo ja mam teraz przypiks i ja nie wiem, czy ja ją pokonam. Tą Adelę. Powinniśmy, bo w zasadzie ucieka przed nami, nie atakuje nas. Co oczywiście może świadczyć o tym, że jest słabsza. Najzwyczajniej w świecie może świadczyć to, że jest słabsza. No ale zaraz zobaczymy. Dobra, możemy tutaj zrobić ratusz? Możemy. No i teraz już tego przypływu hajsu jest całkiem spory. Zobaczmy. 7 tysięcy na turę. Świetnie. To mi się podoba. Możemy tutaj całkiem przyjemnie sobie... Aha, tu już mamy wszystko. Dobra. Całkiem możemy przyjemnie sobie teraz go dogonić. Tylko pytanie. Czy uda nam się pokonać bez jakichś większych strat? Bo jeszcze ma jeden zamek, przypominam. Zwycięstwo okupione, no... Jak na taką armię przyjmę te straty. I teraz tak, atak. Podstawowy atak, jeden. Kurczę, nie ma co za bardzo się tutaj kminić. Mamy mądrość, mamy magię ziemi, mamy magię powietrza, logistykę. Weźmy ten atak. Czemu nie? Dobra. Cyk tych. Teraz tak, czerwony gdzieś musi tutaj być, bo ma kopalnię rudy, tak? Złoże rudy ma tutaj, które ma przejęte. Więc musi gdzieś tutaj być w pobliżu. O, kapitol możemy zbudować. No tak, zapomniałem o tym. Tutaj zamek też. Dobra, zobaczmy. Dlaczego znowu muszę to robić? Zapytał Brelik. Miał mały problem ze stworzeniem listy przestępstw. Ponieważ nie chcesz, bym ucinał głowy wszystkim bijącym się żołnierzom, prawda? Nie, to nie byłoby uczciwe. No właśnie, powiedziałem, prawda? Prawa chronią wszystkich. Dzięki nim panuje sprawiedliwość. Dzięki nie... nikt nie cierpi bez powodu. Pomyśl o tym w ten sposób. To bardzo ważne zadanie Breliku. Wierzę, że wykonasz kawał dobrej roboty. Z miny Brelika wyczytałem, że pozostał nieprzekonany. Może i pozostał nieprzekonany, ale kurde no, trzeba to zrobić. Okej, świetnie. Czterolistna koniczynka, a my tutaj mamy Ingama. No, który jest chyba totalnym leszczem, bo oni tutaj nawet fortu nie mają wybudowanego. Co tu się stanęło? Tu odwiedzone. Weź tych. Ciekawe. Dobra, i teraz tak, stąd, czy ja potrzebuję stąd jakiegoś wysłać na zwiady? Raczej nie. A my tymczasem mamy na siódmym poziomie tą całą Tivię. No i Wystana. Który możemy mieć maksymalnie? 14 poziom. Dobra, to w takim razie zamienię się Tarnumem. Tivia, leć pod zamek. Możesz sobie kupić też balistę. Nie zaszkodzi, zdecydowanie nie zaszkodzi. Weźmy sobie tutaj tak, zamek. Tutaj z kolei... Nawet sanktuarium nie mogę tu wybudować, tylko gildia magów nas tu interere. Kapitol, cytadela, bastion gryfów. Kurde, kapitol zrobimy tam, nie? Więc na razie tutaj z gildią magów też na spokojnie. Cyk tutaj. Kaplica, czterolistna koniczyna. Świetnie. I musimy sobie kogoś tutaj podstawić, tak żeby stał i najzwyczajniej w świecie trzymał go w ryzach.
weźmy to, a później wszystkich oczywiście sobie weźmiemy i przejdziemy przez różne boosty do statystyk, a ich jest sporo. Dobra, weźmy to, lecimy do góry. A, nikt nie... no super, nikt nie wziął tego. Nikt nie wziął armii, nie? Okej, okay, tutaj na razie nic. Jest możemy... A, 10 tysięcy za kapitol. Fuck. No nie wybuduję tego tak łatwo. Okej, okay, next. Tivia, tutaj. Zregeneruj się lekko pod względem... Chociaż manę nie wykorzystywałaś, więc nie powinno być problemów. Ty z kolei wystan. Weź, idź po armię. Weź, idź po armię. Populacja królestwa zwiększa się, super. Możesz wziąć tych. Za 21 kafli? Wydaje mi się, że to by było chyba całkiem spoko. No i super. I wydaje mi się, że spokojnie powinien wystarczyć. Warzunie. That's nice. I taka armia spokojnie powinna wystarczyć do tego, żeby tam ten na przykład wystan albo Tivia stanęli przed ich zamkiem. Czy my coś tutaj mamy? A mamy, więc przekażmy. Świetnie. Let's go tu. A w zasadzie tu jest nieodwiedzone. Później sobie poodwiedzam, wiecie co? Albo wiecie co? Zrobimy troszeczkę inaczej. O, złe wieści, mój panie, powiedział zwiadowca. Widzieliśmy aratieńskich żołnierzy maszerujących na nas z obu miast barona Paglona. Oddziały króla? Spytałem. Tak, nieśli królewski sztandar. Poza tym jedna z kolumn ciągnęła wóz z surowcami. Po prostu świetnie. Jeśli Aratia wysyła przeciwko nam wszystkie swoje siły, ta rebelia upadnie jeszcze zanim na dobre się rozpocznie. Liczyłem, że szlachta w swej arogancji zlekceważy moje działanie, traktując je jako niegroźne i niewarte ich uwagi. Drobne niewolnicze wystąpienie. Tymczasem po śmierci Lorda Onstena dostrzegli w nas realne zagrożenie. Gdybyśmy tylko uwalniali więźniów, może zignorowaliby nas. W ich oczach staliśmy się rebeliantami i mordercami. O co mi chodzi? Kurde. Albo nie, dużo jeszcze jest na mapie, bo tak to sobie myślałem, czy po prostu nie wyczyścić tej mapy na własny rachunek, ale wydaje mi się, że można by było to zrobić od razu. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się tutaj wstawki fabularne. Moglibyśmy przeklikać, ale to jednak nie to samo, nie? Dobra, nextik. I teraz tak, zróbmy sobie tutaj kapitol. Świetnie. Ty dorzuć armię. Tivia. Wystan, cyk. Dorzucasz armię, ty tu. Okej. Okay. I taką armią Tivia powinna spokojnie sobie tutaj stanąć przed zamkiem. Świetnie. Halabardników moglibyśmy spróbować dojechać. Z kolei ty pozbieraj tutaj parę tego. Surowców. Przyda nam się. Zdecydowanie nam się przyda. A my jeszcze możemy sprzątnąć tych halabardników. Oczywiście, że tak. Potrzebujemy expa. I to dużo expa. Ostatnio troszeczkę zaspałem w poprzednim scenariuszu. Także trochę no jednak odpuściłem to expienie, nie? Dobra, gildia magów. Już od razu lecimy w gildię magów, żeby wszędzie pozbierać sobie zaklęcia. Okej. Okay. Ty możesz wziąć tych. Ty czekasz. Ty bierzesz tych. Bierzesz tych, a my lecimy tak tutaj. Czekasz. Dziękuję. Teraz pytanko, czy... Już jestem na tyle potężny, że nie będę miał wielkich strat. No jeden bazyliszek, dobra. 12, 12. No coś tutaj jeszcze jednak trzeba podziałać. Kolejny przyrost, jakbyśmy mieli... kolejny przyrost, jakbyśmy mieli z zamku. To prawdopodobnie dałoby radę, a tak to... ciężko. Dobra, poczekajmy jeszcze, niech podejdą bliżej. Okej, okay. Tą dwunastkę sobie obijemy. Możesz zebrać kontratak. Ok.
Okej, wjeżdżamy tu. Czekaj. Czekaj. I wjeżdżamy tu. Dobra, jednego możemy stracić, spoko. Lecimy dalej. I mamy tutaj kolejne, po pierwsze, złoża. Zwłaszcza interesują mnie skrzynie ze skarbami, bo tam jest exp. Bo we mnie jest exp. Mieszkańcom Bagien trzeba przyznać jedno. Kiedy wpadnie im do głowy jakiś pomysł, zrobią wszystko, aby go zrealizować. Brelik i jego pomocnik pokazali mi zeszłej nocy zrobioną przez nich listę praw. Spisali je na płatkach kory, zdartej z niskich i grubych pni bagiennych drzew. Przeczytanie wszystkiego zajęłoby mi kilka godzin. Prawa te rządziły wszystkim. Pierwsze prawo, tak jak sugerowałem, zakazywało niewolnictwa. Po nim zaś umieszczono morderstwo, kradzież i pozostałe zbrodnie. W dalszej części znajdowały się prawa regulujące zasady pracy, nawyki żywieniowe, a nawet to, jak długo należy spać. Sam się o to prosiłem. I co ja mam teraz zrobić z tym dziwacznym tworem? Ha? A, coś tu jest. Ciareczka. No i teraz tak. Kusznicy. Kusznicy mnie trochę podziabają, ale to nic. Bierzemy jeden do wiedzy. Dobra. Warzunie. Czy zakosztować życia żołnierza? A, chodźcie. Akurat mogą mi się przydać na przecinanie się dalej przez zastępy wrogów. O, tutaj już nie mam. A czego nie mam? A siarki nie mam. Aha. No dobra, to zaraz siareczkę sobie jakąś zbiorę. Tymczasem ty weź to. Weź to. Tu nie mamy za wiele co do roboty. Okej. Okay. Cyk. Rozbójnicy. Dużo tych rozbójników? Coś nas tam pogilali. Ceto, nie zbieraj pod kątem tych surowców. Next. A zatem, Breliku, zacząłem. Masz tu bardzo długą listę. Jak ktokolwiek zdoła zapamiętać te wszystkie prawa? Więc musimy je też zapamiętać? Zapytał Gnol, czyżby myślał, że prawa same się wyegzekwują? Tak inaczej jak inaczej zamierzasz ich przestrzegać? Brelik opuścił głowę, zafrasowany moimi słowami. Mam jednak pewien pomysł, powiedziałem. Może mógłbyś połączyć kilka praw, na przykład prawa od 243 do 478 dotyczą tylko kradzieży. Nie kradnij cudzego jedzenia i tak dalej. W zasadzie są identyczne, nie uważasz? Faktycznie. Tak będzie prościej i zrobię to, rzekł Brelik. Brelik potrzebował pomocy czterech gnoli, by wynieść kodeks z mojego namiotu. No, widzę, że biurokrację im tam wprowadził taką fest. Dobra, expik. Zaawansowaną logistykę akurat teraz się przyda bardziej. Let's go tu. Tu mamy wzięte, świetnie. Populacja się zwiększa, a my lecimy dalej. Dobra, straty akceptuję. Odwiedzone, nieodwiedzone. Let's go tu. Mam nadzieję, że on nie generuje sobie tam wojska. Sporo, ale dobra. Weźmy to. I teraz tak, tutaj. Mamy gildię magów? Nie mamy gildii magów. Kurde. Ślaku. Tu było odwiedzone. Możemy podskoczyć tutaj. O Jezu! Stara gnolowa wiedźma Adamina znów dołączyła do mojej armii. Odesłałem ją, by wraz z innymi, nie biorącymi udziału w walkach istotami, schowała się na bagnach. Przybyła tu jednak z powrotem. Dlaczego wróciłaś? Spytałem. Usłyszałem, że nakazałeś Brelikowi stworzyć zbiór praw dla naszych ludzi, odpowiedziała. To prawda. A jak mu poszło? Spytała Adamina. Po jej wyrazie twarzy odgadłem, że zna już odpowiedź. Miał pewne problemy, przyznałem. Dlaczego? Przybyłam ci pomóc, zanim wszystko wymknie się spod kontroli. Dobrze przewodzisz tym stworzeniom w czasie bitwy, ale nie wiesz o nich zbyt dużo, prawda? Nigdy nie dawaj gnolowemu mężczyźnie zadania, które wymaga zorganizowania. Z pewnością zawiedzie. Jeśli chcesz, by praca została wykonana porządnie, powierz ją kobiecie. Teraz już o tym wiem. Daj mi to, co już masz. Razem z innymi kobietami uporządkujemy wszystko tak, by miało choć trochę sensu, zasugerowała Adamina. Czułem, że Brelik odetchnie z ulgą, gdy odsunę go od tego zadania, dlatego przysłałem do namiotu Adaminy. Przystałem na pomysł Adaminy. Z pewnością zna swój lud lepiej niż ja, a zatem tobie powierzam to zadanie. O proszę. Czyli można? Można. Cyk. Baron wiedział, że spróbujecie zająć laboratorium alchemika. Jeśli chcesz dostać tę rtęć, wpierw będziesz musiał nas zabić. Okej, nie ma problemu. Mistrz logistyki. Świetnie. Nie ma takiego.
Dobra, tu już nic nie ma. Lecimy tutaj. Przy okazji oczywiście możemy sobie... O, gildię magów mamy już na maksa zrobioną. Więc to Sponjo. Gnole przyciągamy do siebie. Tymczasem... Czy tutaj mamy trzeci poziom? Gildii magów nie mamy. A dlaczego? Kurde, co z tą siarką? A bo nie mamy w ogóle siarki. Kopalni siarki. Aha. No dobra. Dobra, nauczone się? Nauczone się. To let's go tu. Oddaj nam jednostki. Tu jest siareczka. A, super. To, żebym kurde zrobił. Przecież mogłem wykupić jednostki. Głąbie. Dobra, weźmy tu. Spróbujcie, spójrzcie, kogo tu mamy, chłopcy. Wygląda na to, że znacznie więcej niewolników chce uczynić nas bogaczami. Złapcie tylu małych ludzików, ile zdołacie. Odeślemy ich baronowi. Głowa bohatera z pewnością będzie warta sporo gotówki. No jasne, try luck. Populacja ważki się dubluje. No świetnie, teraz będziemy mieli prawdopodobnie zablokowane przejścia. Przez to wszystko. Ale to zawsze dodatkowy exp, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, weźmy tu, zbierzmy sobie troszkę expa. A propos expa, jeszcze ważki. Okej. I teraz możemy spokojnie wybudować pewnie tę gildię magą trzeciego poziomu. A tutaj... A czemu nie możemy tutaj? A, bo kryszteksu nie mamy. A kryszteksu mamy kopalnię? Oczywiście, że nie. No to dupcia. Gnole. Przerzuć jednostki. Dobra, let's go tu. Nim się do nich zbliżyłeś, strzelcy szkolili się w obozie najemników, lecz na twój widok odwracają swe kusze od słomianych kukieł i kierują je w twoją stronę. Dobra. Mamy. Lecimy tu. Next. Kryształy nie być dla was, źli niewolnicy. Lol. Nie być dla was? Co oni, kurde, gdzie oni byli szkoleni? Jam jest król gnoli, oddaj mi pokłon lub zgiń. Król gnoli. Za wasze głowy została wyznaczona nagroda. Zaawansowana mądrość, tak, bo będziemy mogli więcej pojąć. Dzięki zaawansowanej mądrości mamy... czwartego poziomu. Aha, okej. Okay. Czyli czwarty poziom, dobra. Bo do tej pory mieliśmy trzeci, nie? Do tej pory mieliśmy trzeci max, więc nie mamy po co się wracać. Który to jest mamy poziom? 14. Okej. Okay. Weźmy tą obronę. Świetnie. I teraz tak, przy okazji, po drodze... Ty byłeś w mieście, więc weź sobie jeden do ataku. To miasto też odwiedź. Czy możemy gildię? Możemy gildię, super. Teraz tak, lecisz dalej. I mamy maksymalny, tak? 14 poziom. Okej. Okay. No to możemy w takim razie się zamienić z wystanem. Mhm. Wystan niech się... Po pierwsze podszkoli tutaj w gildii. To mamy odwiedzone, więc lecimy tu. Okej, okay. Tarnum, weź atak, oddaj jednostki i wszystko. Dobra, Tarnum, wskocz sobie do zamku, a my wystanem pójdziemy dalej. Dwa do ataku, świetnie. Tych możemy zebrać. I lecimy dalej, cyk, cyk, cyk. Czy możemy czwarty poziom gildii magów? Nie możemy, bo nie mamy klejnotu. No to kupmy sobie klejnoty. Ile tych klejnotów potrzebujemy? Troszkę, nie? Świetnie. Dobra, to już dokończymy sobie na spokojnie. Cyk, atakin. A, nie mamy poukładanej armii. Okej, niech będzie. Cyk tutaj. Ty się naucz czegoś z tej gildii. I lecimy. Tu odwiedzone. To w takim razie leć do tego zamku. Żeby się coś tam nauczyć. Tu odwiedzone. I w zasadzie wszystko mamy poodwiedzane. Tylko w takim razie Tarnumem musimy wskoczyć do tego zamku. Okej.
populacja zwiększa się. Czy chcesz je zgłodzić? Nie, ale chcę je zaatakować zdecydowanie. Podstawowy atak przyda się. Jasne, jak najbardziej. Co prawda nadal nie mamy tutaj żadnej magii, co oczywiście będzie takim lekkim psztyczkiem w nos, ale no cóż. Swoją drogą, moglibyśmy wreszcie Tarnuma zamienić. Okej, zróbmy tak, żeby czasem go, tego Tarnuma nie zaatakowali. Dobra, jeden do wiedzy. Okej. I teraz zróbmy zamiankę, mianowicie Tarnum podejdzie tu. Zamianka, zamianka. Teraz tak, Tivia leci tu. Tarnum. Już jest maksymalnie... Zaraz. Tarnumem byłem tutaj? Jakie tu były czwartopoziomowe zaklęcia? Deszcz meteorów i łańcuch piorunów. Oczywiście, że tam nie byłem. Szlak by to trafił. No nic, będziemy musieli jeszcze dołączyć w takim razie. Zapomniałem tam skoczyć. Okej. Czegoś tu się nauczyłeś, świetnie. Leć tutaj. Tak. Cyk. Cyk. Dobra. Wystan lecisz tu. Dwie lecisz tu. Jeden do wiedzy zdecydowanie. Nic więcej tutaj nie możesz zrobić, a Wystan może pokonać jeszcze te ważki. Okej. O, podstawowa magia ziemi. To zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I w zasadzie Wystan już jest całkowicie wyszkolony. Więc możemy się tu zamienić. Leć Tivia tutaj. Tivia cyk. Tivia cyk do gildii magów. I Wystana moglibyśmy, kurczę, też tutaj zostawić tak, żeby strzegł tego przejścia. A my pójdziemy Tarnumem jeszcze raz do tego. Pójdziemy Tarnumem jeszcze do zamku. Tarnum, lecisz do zamku. Tu już się coś tam poniekąd nauczyłeś. Świetnie. Do wiedzy. Przejdź sobie tędy. Okej. Zostań tam tutaj. Okej. No i Tarnum w zasadzie nie ma więcej do roboty, tylko i wyłącznie tam Tivię. Tivia. Śmieszna nazwa. I chyba też przy okazji nie ma żadnych więcej informacji fabularnych. Cyk, i jeszcze odwiedzisz to. Okej. I chyba wszyscy wszystko mają, tak mi się wydaje. Który ma Wystan? Czwarty poziom. Ja siódmy. Kurde. No, nie wyekspiłem się za bardzo, wam powiem. Nie wyekspiłem się za bardzo. Ej, Wystan! Jak to się stało, że ty... Jak to się stało, że ty nie odwiedziłeś sobie wiedzy? No dobra, teraz już chyba mamy wszystko. Let's go! Let's go, let's go! Zwycięstwo! No, kto by się spodziewał? Na wszelki wypadek, jeszcze poskipuję parę dni, żeby zobaczyć, czy nie wyskoczą nam żadne takie fabularne wstawki. Nie ma nic, dobra. Nie ma nic, więc możemy spokojnie sobie go zaatakować. Wystan, go. Trzy gnole, what the hell. Zaawansowane partnerstwo, bo odkrywania nie chcemy mieć. No i czerwony przegrywa, super, odnoszę zwycięstwo. Niestety nie było wrót, może nie wrót wymiarów, bo to jest... Piąty poziom zaklęć. Chodziło mi o miejski portal. Nie było niestety miejskiego portalu w tym jednym zamku, który przejęliśmy. Szkoda. Wielka szkoda, ale może później się przyda. Znaczy, przytrafi. Królewskim dekretem wyeliminuj barona Paglona, podbijając wszystkie należące do niego miasta. Bohaterowie ograniczeni są do 18 poziomu, ale Tarnum i jego dwaj najlepsi kapitanowie wezmą udział w następnej misji.
Albo atak plus jeden, albo obrona plus jeden. I znowu mapa Eska. No let's go, start! By placing a price on the heads of the escaped slaves, Mad King Griffinhart caused the slaughter of hundreds of mudlanders. Even today, mass unmarked graves of headless corpses can be found in the swamps. Baron Paglon zdołał umknąć, zanim podbiłem jego zamek i umocnił się teraz w innej twierdzy. Szalony król Griffinhart przysłał mu posiłki, jednocześnie go ostrzegając, jeśli Paglon ponownie zawiedzie, zostanie pozbawiony tytułu. Na szczęście udało mi się zająć garnizon w pobliżu zamku Paglona i zapełnić go moimi oddziałami. Jesteśmy bezpieczni tak długo, jak zdołam go utrzymać. No dobrze. Czy coś, jeśli chodzi o... Niestety, nic nie przeszło, jeśli chodzi o artefakty, no ale można było się tego spodziewać, że artefakty raczej nie przejdą. Jednym i drugim, w jednym i drugim zamku muszę wybudować fort. Jak niefajnie. No ale dobra, zróbmy sobie ten fort tutaj. Fort naprawdę ciągnie za kieszeń. No a tutaj możemy wybudować ratusz. Wybudujmy ten ratusz. Wybudujmy ten ratusz. Pieniążki się przydadzą. Dobra, Tivia. Zdobywasz co możesz. Tutaj nie ma żadnych jednostek. A nie, są jednostki w środku, hej. Hej, zapomniałem sprawdzić. Dobra, a tu są jednostki w środku? Są jednostki, dobra. No to bierzemy jednostki. Wszystkie, świetnie. Ty tutaj. Jedyneczki, subcio. No i mamy mnóstwo rozbójników, których chcielibyśmy pokonać. Tutaj za dużo to my nie podziałamy. Nie przejdziemy, samo napełniając się... O, kilku żołnierzy barona Paglona bezskutecznie próbuje przesunąć po grząskim błocie samo napełniający się wóz rudy. Jednak bez pomocy zwierząt nie są w stanie go ruszyć. W ich twarzach dostrzegasz determinację, są gotowi za wszelką cenę bronić artefaktu. Czy chcesz zaatakować? Może nie teraz, bo to jest akurat dosyć duże ała by było dla nas. A my spróbujmy zaatakować tych rozbójników, bo pilnują nam drewna. A my drewna potrzebujemy już teraz. Mamy rozkaz zabić wszystkich powstańców. Rzućcie swą broń lub gincie. Proszę cię. Not this time. Okej, ci się przyłączą pewnie. Czy masz jakieś jedzenie? Paglon nie widział potrzeby karmienia nas przez ostatnie 3 dni, mówi Jaszczurlud. Gdy dzielisz się z nimi jedzeniem z własnych mizernych zapasów, Jaszczurludzie pytają, czy mogliby dołączyć do twojej armii. Przynajmniej będziemy mieli pełne brzuchy, żartują. No oczywiście, że zabieramy ich. Są nam przydatni i to dosyć mocno. Zbliż się tylko o krok, a naszpikujemy cię strzałami. To złoże rudy należy do barona Paglona. Proszę cię. Tak należy, że kurde, a nawet nie jest oznaczone. Dużo. Okej, nice. Może być. Może być. No i tutaj kilku żołnierzy, tak, atakujemy. To akurat... Oj, to tak, nie tak. O Jezus Maria, no więcej was w staków nie było? Co to ma znaczyć? Czekajcie, jakie my tutaj zadamy obrażenia. 65. 135. Ilu was jest? 10. Czyli macie 110 punktów. Ile ten deszcz meteorów kosztuje? 12. Łańcuch piorunów, co? No kurde, naprawdę. Myślałem, że więcej zaatakuje tego obok. O, świetnie. Nam się mega przydało. Dobra, jedziemy do przodu. Czekaj. Dziabnij tego. Jeszcze dwa. Ile wy macie?
10 stówkę, tak? 70. Okej. Świetnie. I tu dojeżdżam. Dobra, brak strat. Świetnie! Superancko. Wiesz, to pewnie to będzie... A nie, jednak nie. Myślałem, że będzie bronione przez coś. Ale jednak nie. Dobra, kupmy sobie tą balistę i mu oddamy przy okazji. Tutaj weźmiemy sobie jednostki. Super. Syk. I tutaj mamy fort, więc możemy... A. Gniazd... coraz więcej nam się tutaj odblokowuje. Rojowisko ważek, zdecydowanie. Czy my tutaj też możemy zrobić fort? Możemy, ale to nas trochę pociągnie za kieszeń. No trudno. Może moglibyśmy się oprzeć na jaszczuroludach tylko i wyłącznie i gnolach. Niby. Ale może jednak próbujmy się rozbudowywać trochę. Gnole się do nas dołączą? Jasne, że tak. Tutaj też gnole się dołączą. Znajomy błysk stali w porannym blasku słońca ostrzegł mnie, bym się schylił. Gdy tylko przypadłem do ziemi, stalowy grot świsnął mi nad głową głęboko, zatapiając się w pniu drzewa za mną. Strzelec wyborowy błyskawicznie umknął na bagna. Po chwili jeden z moich żołnierzy przyniósł mi strzałę. Umocowany do niej był kawałek pergaminu, odczytałem. Z rozkazu jego królewskiej mości króla Erati, wszyscy niewolnicy poruszają się po państwie bez kajdan i pisemnego zezwolenia ich pana będą natychmiast karani śmiercią. Za głowę każdego zbiegłego niewolnika przysługuje nagroda w wysokości 10 tysięcy... W wysokości 10 sztuk srebra. 10 sztuk srebra? 10? Boże, komu się to opłaca kablować? Spodziewałem się tej reakcji, ale nie aż tak szybko. Teraz każdy złodziej, bandyta i pirat w królestwie będzie na nas polował. Serio? Opłaca im się to? LOL. Kurde. Lipa. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.